Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą eksplorację. W zasadzie nie kontynuujemy eksplorację, a próbujemy ukończyć Medium Run. Wolałbym zacząć od Golda. No dobra, nie zwlekając, zobaczmy co nas tu czeka. Całkiem przyjemnie poszło. Plus 30% damage to fire attacks. I teraz by się przydały szpony, które dają bonus do fire'a. Znaczy inaczej, nie nawet bonus do fire'a, ale które zadają fire damage. O, fire attacks jak złoto, ale to jest two-handed. Aj, aj, aj. Ile tego golda, trochę biednie, bo 460 tylko. O, 570. Nie ma takiej tragedii. Dobra, teraz pytanie brzmi, czy idziemy po broń, czy idziemy po statystyki, ale myślę, że statystyki, gold, przystań, gold, broń. To będzie najlepsze rozwiązanie. Całkiem konkretnie muszę przyznać. O, naszpikowane sekretami widzę. To już sobie, o, kolejne. Ale tu nic nie ma akurat poza pułapką, więc... Nie ma się co ekscytować za bardzo. Ej, serio? Aj, zwaliłem to trochę. Four pistols. No dobra. O, 750 i akurat jak ulał mam. Tylko że to akurat to ja tak w sumie zwaliłem to, bo ja nie po to kasę zbieram, żeby kupować sobie statystyki, a prędzej, żeby zainwestować w taką dosyć dobrą broń, która mi pomoże ubić bossa. Ale zaś z drugiej strony, no bez statystyk to broń będzie gówniana, tak? A jeśli będę miał dobre statystyki, to będę miał aktualnie lepsze predyspozycje do walki bronią. Dobra. Skrzynek i tak nie ma za dużo w tej grze, więc w sumie nie ma się za bardzo co tym ekscytować.
O właśnie, to jest to. Zwiększyłem sobie statystyki z automatu. Ta broń gdzieś tam zadaje dużo większy damage. Nie tak to miało wyglądać. +45 zadaje +4, dobra. Czyli młotek taki w sumie na komary. Teraz trzaśniesz, to nie żyje. Nie, nie, łuk raczej nie. Jeszcze +15% damage'u. Ile teraz będzie zadawać? Dalej +40. 45 +4. Dobra, tutaj do przystani wyleczyć się. A następnie po broń. Muszę się nauczyć kontrolować te strzałki od nich, bo... zwaliłem. Znaczy nie strzałki, tylko muszę nauczyć się kontrolować te... kulki, które oni wystrzeliwują, bo za każdym razem za wcześnie robię tego bloka i... niestety... trochę wypierdzielam z butów przy tym. No dobra, a poza tym to coś tutaj ciekawego może? Jakaś broń, coś? Deals critical damage against burning enemies. No to muszę przyznać, że taki dosyć konkretny deal, bo w tym momencie atakuję obszarowo tym, podpalam ich. Następne biorę to i od razu kryty sadzę, bo będą podpaleni. Seems legit. Właśnie, na bosie muszę uważać, żeby trzeci klątwy przypadkiem nie zyskać. Słabo mi poszło, tu strasznie słabo. Zapomniałem, że on przecież ma coś takiego jak stamina. To jest secondary weapon i dagger. To nie. Blazing Shield Fire Attacks. Nie, to ja mimo wszystko chyba wolę jednak... Tarczę. Thank you.
Nie. Słabe. No nie no, to zadaje dużo mniej damage'u. To się raczej nie kalkuluje. A z tym bossem to może być ciężko trochę. Ale warto próbować. Dobra, pograne. Nie będę tego ranu nawet komentował, bo szkoda gadać. Żeby na krótkich ranach tak łatwo mi poszło, a na średnich już idzie mi tak topornie. Gold, 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 przystań. Staty, gold. Staty, staty. Tak będzie najlepiej. Będę trzaskał golda, a później będę wszystko wykupywał. Jeszcze za 112 mi zadał, ja pierniczę. Na pierwszym poziomie straciłem tyle życia. Ech. Najgorzej. Ja pierniczę, no dlaczego ty nie potrafisz tego zablokować, no? Ale masakra dzisiaj normalnie z tymi moimi akcjami dziwnymi.
Byle żeby to przeżyć do przystani. Znowu się naszpikuje tym przekleństwem, bo healowanie niestety tak kosztuje. Nie, nie chcę pistoletu. Przez przypadek go w ogóle atakowałem pochodnią. O, klawsy mogą być jak najbardziej. Jeszcze z pewnym perkiem. Jak najbardziej. No dobra, teraz się będę mógł wyleczyć. Chociaż to się nie za dobrze skończy to leczenie, no ale... No właśnie, drugą klątwą. Torch of Sorrow. Za bardzo się tu na tym ekranie dzieje, ale straciłem tylko 150 życia, no 200 prawie. To było ostre. Finishers cost no stamina plus 1% base damage for every point dexterity. Nie chcę tego za bardzo, bo jednak mimo wszystko więcej wykorzystam z 30% zwiększonego damage'u. Znaczy nie 30%, jak to jest, gdzie ta broń? A, criticale poniżej 30% życia. Dobra, teraz po statystyki do bossa. Się raczej nie da w uczniom rozwalić, nie? No nie da się. Fontannę, altar. 675 tylko, jak najbardziej golda oferujemy.
No dobra, i po kolejne statystyki. Dobra, jako tako wyszło. Plus 10% damage'a za każde, plus... Nie, plus 1% damage'a, tak? Plus 2%, Jezus. Ja dzisiaj czytać nawet nie potrafię. I 250 plus 25 golda, tak jest. Oferujemy golda, którego zebraliśmy. Zostaje nam jeszcze 800 i tak jest to dużo. Dobra, dawajcie tego bossa. Spróbujemy go zabić, nie? O Jezus, trzecia klątwa. All Jaguar statues trigger coś tam atak. Dobra, no wiem, wiadomo o co chodzi, ale to akurat może być przydatne. Trzeba tylko wiedzieć, jak z tego korzystać. Dobra, wyszło, ale trochę też topornie. Nie wiem, dzisiaj jakoś tak w ogóle staminy nie potrafię dostosować. No to powiem szczerze, może być przydatne, nawet bardzo. Uuu, 30 plus 9. Uuu, plus 25, plus 20% jak secondary to jest tarcza. Jestem za, a nawet przeciw. No, na razie mi się tak powodzi, powiedzmy, bo mam całkiem, jakby nie spojrzeć, sporo. Sporo życia, sporo golda, do tego bardzo dobrą broń. Więc jeśli tak dalej pójdzie, to być może w końcu ukończę ten średniego dystansu. Bieg przez świątynię. No faktycznie jest dużo lepiej z damage'em. No to było trochę słabe, ale wyszło. 30% damage of darkness, ale daje plus 3 do konstytucji, więc... Znaczy no, do wytrzymałości. Więc z chęcią to przygarnę.
A i tam gold był. No i koniec. Chyba koniec, nie wiem, jeszcze zobaczę, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Uuu. 1600, no niewiele brakło. Ale jednak mimo wszystko zamiast golda wolę mieć więcej życia. No i lecimy po złocisza oczywiście. No tak, zapomniałem o tym. Niestety, ale zyskałem trzecią klątwę. To jest słabo, ale nic na to nie poradzę. A, no tak. Przecież. Boże, naprawdę. Blazing Blade zadaje gorsze trochę damage. Także podziękuję. Plus 6 do percepcji. Złoto czy relikt? Idziemy po relikt tym razem. Broń i tak jest dobra, więc luz. Lord Vision. Jaj. Gold offerings remove 5 corruption plus 2 konstytucji. Albo inaczej, bo tutaj jeszcze w sumie będę sobie kupował coś, jakieś gówienko. Więc przecież mogę z automatu sobie wziąć i z
skorzystać z tej zniżki i dopiero po wymianie sobie wymienić. O Jezus Maria, 3600. To by było na tyle. Dobra, teraz do przystani. Przystani się poleczyć. Dwa ostatnie przed bossem. A, no to całkiem może się przydać, byle żeby... A, i to drugi ten, Heaven był, to bardzo dobrze, bo przynajmniej pominę cały stage z przeciwnikiem. Teraz tylko sobie pójdę po relikt i na bossie już raczej nie będę miał piątego poziomu korupcji. Corruption znaczy. Młotek na komary. To jest skrzynka jakaś czy coś? Nie. Najprędzej to sarkofag. Młoteczek dobry. Dobra, nie potrzebuję się leczyć, a nie będę za bardzo tutaj ryzykował z tym skorumpowaniem się. 70 to nie, bo będę miał piąty state, więc się mija z celem. Jedyne co mogę, no to też nie. No to by się przydało, ale jeśli ja mam 30, dodam 50, to jest 82. A 80 plus przejście przez drzwi to jest 20, więc przejdę przez ten próg i się tak naprawdę uwalę przed czempionem. Więc no, no, no. Dobra, jedziemy z tematem. Ale... A czemu ty tego nie blokujesz? Tego się nie da blokować? No i do widzenia panu. W końcu, Jezus Maria.
Jestem czysty jak łoza. O Jezu. Dobrze, moi mili, dziękuję wam za uwagę bardzo serdecznie i teraz możemy sobie przy okazji też zobaczyć, co tutaj mamy dostępnego. Successful parry is channel the power of the wind, stunning all enemies in a larger radius. A, czyli successful, jeśli użyję bloku tak jak należy, to znaczy, że tutaj parę osób zostanie sobie zestunowanych wokół mnie. Co my tu mamy? When you defeat a champion, the gold you carry is doubled. Czyli zabijając czempiona mam podwójny gold. Dwa razy tak jakby. Ten, który aktualnie jest w sakiewce oczywiście. Divine perception. Gear found in chests or dropped by enemies has a high chance of being of higher quality. No to się może nawet przydać. Champion drops 5 pieces of gear. Zamiast dwóch to tak średnio potrzebne. Why the grid killer time is active, your damage increased by 2% per kill. No to na bocach się nie przyda na przykład. Successful parry w pełni przywraca staminę. No i co tu jeszcze jest? Grid kill is restore one more stamina, to nie. Nie jest mi za bardzo potrzebne. Killing multiple enemies within one second window activates fury. Też średnio potrzebne. Ja bym raczej na to głosował. No i coś tu niby jeszcze mogę sobie... O! Zdobądź 5 wytrzymałości na starcie eksploracji. No, na razie nad resztą się nie będę zastanawiał. O, Divine Favory mogę sobie wziąć. Wezmę sobie 2. Może się przydadzą w kolejnym ranie. Jeszcze tylko zobaczmy, co tam przed nami czeka. Zostaje nam... długa eksploracja, albo Jezus Maria, nie miałeś tam wchodzić akurat. Albo Mad Temple. The temple can be greatest enemy of all when all its traps come alive. Any contact with a trap may be deadly, a czyli trzeba uważać na pułapki przede wszystkim. I można oszukać śmierć przez potężne artefakty. Bullet Hell, Fulmination, nie wiem co to jest. Death's Rampart. Ranged enemies are everywhere and you are in their sight. Czyli posługujący się jakimiś łukami, czarami i tak dalej, przeciwnicy na dystans mnie widzą. I moja przeklęta tarcza może mnie uratować pojedynczym zblokowaniem. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.